Witam Was serdecznie z Warszawy, z Błoni Stadionu Narodowego. Jestem na Orlen Warsaw Maratonie. Jest to naprawdę duża impreza, duże święto biegacza. Trzy biegi, cała akcja trwa dwa dni. Według mnie naprawdę fajna promocja miasta, fajna opcja spędzania czasu, bo ludzi kibicujących, startujących, dopingujących, pracujących podczas tego dnia jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Mi atmosfera się podobała, także troszkę emocji było podczas wpadania zawodników na metę. Minus jest taki, że po prostu całe miasto jest zamknięte podczas tego biegu, co może denerwować ewentualnych mieszkańców Warszawy i ewentualnie innych miast, jeżeli takie maratony są w nich organizowane. Impreza, gdzie startują zarówno amatorzy, jak i zawodowcy. No i gdzie pojawia się sport zawodowy, tam też pojawia się odnowa biologiczna. I właśnie po to tutaj jestem, żeby pokazać Wam, jak to ewentualnie wszystko wygląda na tak dużych imprezach. Cała impreza zgromadziła ponad 30 tysięcy zwolenników biegania, także według mnie mega dużo. Bardzo fajnie wszystko zorganizowane. Jeśli chodzi o samą odnowę biologiczną, to odbywało się to wszystko w takiej jednej dużej hali, gdzie po prostu było naprawdę sporo miejsc, żeby zawodnicy mogli sobie usiąść, odpocząć. Tak właśnie to wygląda. Także bardzo duży plusik za to. Był też oddzielny namiot, gdzie można było wziąć sobie prysznic bezpośrednio po biegu, także to też naprawdę fajnie. Nie wiem, czy we wszystkich maratonach tak jest, ale tutaj tak było i ogólnie jestem z tego zadowolony. Jeśli chodzi o całą dobę biologiczną, to przede wszystkim masaż powysiłkowy plus okłady zimne plus zimne kąpiele. No i oczywiście bierny odpoczynek. Rozmawiałem sobie z zawodnikami, oni byli bardzo zadowoleni, stwierdzili, że jest jak spaj, nawet w maratonach w Europie Zachodniej, Niemcy, Hiszpania tak nie ma, także według mnie duży plus dla organizatora. Jeśli chodzi o masaże, to sporo, 50 stanowisk do masażu, na około 150 wolontariuszy, którzy wzięli udział, na każde stanowisko mniej więcej dwie osoby, pracy naprawdę mega dużo. Tam było dużo osób, którzy byli zainteresowani tym masażem bezpośrednio po biegu. Żyje, jest świetnie. Jest świetnie? Jest rewelacyjnie, żyje. To jest wspaniały bieg, rewelacja. Trasa rewelacyjna. Mogę być trochę chłodniej, ale to już. Jaki czas? 3 godziny 10 minut. Super. Ogólnie jestem zadowolony, że to nie były tylko masaże, także było też te zimno lecznictwo, takie elementy krioterapii. No i fajnie. Możecie sobie oglądać po prostu, jak to wygląda. Tak jak wcześniej wspomniałem, święto biegania olbrzymie. Wracając do tematu masaży, to elementy klasyka, elementy tkanek głębokich, elementy masażu funkcyjnego. Tam zauważyłem także po prostu to, co ludzie potrafią, to, co ewentualnie może rozluźnić mega napięte mięśnie z mikrorazami po takim hardkorowym wysiłku, jakim jest przebiegnięcie maratonu miejskiego. 1240. Thank you.
Jeżeli chodzi o osoby, które to masowały, to byli przede wszystkim wolontariusze. Jeżeli interesują Was takie imprezy, to może warto byłoby się wkręcić, pomasować jeden dzień, zobaczyć, jak to wygląda. Mieszanka z całej Warszawy, z różnych szkół, z różnych placówek. Warto też dodać, że organizatorem tego była Karolina Medical Center, czyli dość duża placówka zajmująca się medycyną sportową w Warszawie. Naprawdę gratki za realizację tego przedsięwzięcia. Fajnie, że mogliście mi tutaj towarzyszyć, także do zobaczenia i widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie.